Cześć! Witajcie na naszym drugim spotkaniu. Zapraszamy do wspólnej gimnastyki. Pamiętajcie, że nie musicie wszystkich ćwiczeń robić identycznie tak jak my. Dostosowujcie je do swoich możliwości. Dzisiaj będziemy potrzebowali rączka, balona, sznurka i materac. Na początek rozgrzewka. Kto może, to wstaje i spaceruje do przodu, a później do tyłu. Tak? Ostrożnie, podnosząc kolana wysoko do góry. A kto nie może, to jedzie do przodu na wózku, tak jak Tereska, i wraca tyłem. Tak? Popatrzcie na nas i zróbcie to 5 razy. Zaczynamy. Dobrze, stop. I powoli do tyłu. Powoli do tyłu. Tak, można spoglądać, czy za nami już ściana. I stop. I jeszcze raz trenie powtarzamy. Hop. Wysoko kolana do góry. A Tereska idzie prosto, zatrzymuje się i do tyłu wraca. Świetnie, Teresko. Uwaga, stop, ściana. I jeszcze raz to samo. Hop, hop. Kolana wysoko do góry. Tereska się zatrzymuje i powoli do tyłu, ostrożnie. Tak? Dobrze, świetnie, Teresko. Super. Kolejne ćwiczenie to obroty. Obracamy się w prawą stronę i obracamy się w lewą stronę. Zaczynamy. Obracamy się, start. Cały obrót i ustawiamy się prosto. Tak. Uwaga, teraz w lewą stronę. I ustawiamy się prosto. I uwaga, jeszcze raz. Próbujemy w prawą stronę. Tereska. I w lewą stronę. Kolejne ćwiczenie. Przechylamy do tyłu głowę i do przodu. I robimy to 5 razy. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie. Super. A teraz przytrzymując delikatnie dziecko, można stanąć też za dzieckiem, przechylamy głowę na prawą stronę, tak? Można dać też delikatny sygnał dziecku, że to jest prawa strona. Uwaga. I ja liczę od pięciu. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, stop. Teraz przechylamy głowę w lewą stronę. Uwaga, Tereska, zaczynasz? Tak, w lewą stronę. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, stop. Świetnie! To było trudne ćwiczenie, tak? Do tego ćwiczenia przyda nam się drążek. I przy tym ćwiczeniu najlepiej zablokować wózek, żeby był stabilny i bezpieczny. A osoby, które będą siedziały na krześle, mogą wykorzystać do zablokowania nóg worek z piaskiem, tak? Żeby przyblokować sobie nogę. Chwytamy drążek w obie ręce. Pamiętamy o kciukach. Tak jak w poprzednim odcinku, kciuki muszą być na dole, tak? Chwytamy mocno drążek. I uwaga, podnosimy drążek do góry, zatrzymujemy drążek na głowie i liczymy 2 sekundy i odkładamy drążek na kolana. Spróbujemy teraz razem. Uwaga. Raz, dwa i na kolana. Uwaga, zaczynamy od 5. 5, 1, 2, na dół, 4, raz, 2, na dół, 3, raz, 2, na dół, 2, raz, 2, na dół, 1, raz, 2, na dół,
Świetnie. Super, Teresko. Nasze kolejne ćwiczenie to odbijanie balonu. Popatrzcie. Super. Uwaga. Mocno, wysoko do góry. Wysoko do góry, niech balon. Balon nie może spaść na materac. O, super. Spróbujcie tak utrzymać balon przez 5 minut, żeby nie upadł na materac. Świetnie, Tereska. O, super. Kolejne ćwiczenie to będzie odbijanie balona. 5 razy prawą ręką i 5 razy lewą ręką. Do tego ćwiczenia potrzebujemy balon, sznurek zawiązany na drążku. I trzymamy tak mniej więcej w takiej odległości balona. Najpierw Tereska zrobi to lewą ręką, 5 razy. Raz, dwa, świetnie, 3, 4, 5, świetnie. A teraz przygotuj prawą rękę, tak? Teraz przygotuj prawą. Gotowa? Ja, tak. Gotowa prawa ręka? Ta prawa ręka gotowa? Świetnie, dobrze, no to zaczynaj. Świetnie, raz, dwa, jak wysoko, trzy, cztery, pięć, świetnie, dobrze. I tak powtórzcie tą serię 3 razy. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejne ćwiczenie to podawanie balona do tyłu, tak? Do osoby, która będzie leżała z tamtej strony. Układamy dziecko na materacu. Nogi muszą być zgięte w kolanach, tak żeby później wracając ten balon dotknął delikatnie kolan, tak? To uwaga, zaczynamy. Uwaga, zaczynamy, podaj mi. Świetnie, ja dotykam kolan, podaję do ciebie, ty dotykasz kolan i robimy to 10 razy. Świetnie, 10, 9, nie rzucamy balona, tylko podajemy, delikatnie, powoli. 8, 7, 6, powoli. 5, 4, 3, 2, powoli, 1, świetnie, super, i rzucamy już balona. A na koniec nie zapominamy o relaksie. My dzisiaj wybrałyśmy siedzenie przy ścianie z nogami luźno na materacu rozłożonymi. I oddychamy głęboko, tak? Wdychamy powietrze i wydychamy. Jeszcze raz. Wdychamy i wypuszczamy. I tak powtarzamy kilka razy. I wydychamy. Na nasze następne spotkanie przygotujcie gumkę, receptówkę, obciążenie, drążek, balon, świetnie, oraz worek z piaskiem.